Teraz, kiedy wiesz już, jak zbudowane jest ATP i gdzie zgromadzona jest energia, która powoduje, że może być ono tą. Energetyczną walutą w naszych komórkach, przyjrzymy się procesowi, w którym energia z ATP jest wydzielana. Przede wszystkim dzieje się to w procesie tak zwanej hydrolizy ATP. Z poprzedniego filmu wiesz już, że hydroliza ATP to rozpad ATP w obecności wody. Przedrostek hydro oznacza wodę, liza oznacza rozpad. Razem hydroliza, rozpad w obecności wody. No ale. Sama obecność wody tutaj nie wystarczy i to będzie kluczem do zrozumienia naszego dzisiejszego filmu. Tak na logikę. To, gdyby faktycznie sama woda miała wystarczyć, to ATP w ogóle nie mogłoby się utrzymać w naszych komórkach. Pomyśl o tym. Człowiek zbudowany jest w około 70% z wody. Gdyby wystarczyło dodać wody do ATP i natychmiast następowałby jego rozkład, to zupełnie niemożliwa by była kontrola tego, kiedy wydzielana jest z niego energia, już pomijając to, że niemożliwe byłoby gromadzenie jego nawet na bardzo krótki czas. Rozpad ATP. Zazwyczaj wymaga dodatkowego czynnika, jakim są enzymy, które przyspieszają jego rozkład, przyspieszają i ułatwiają reakcję hydrolizy. Ale najpierw przyjrzyjmy się samej reakcji hydrolizy. ATP w obecności wody może rozpaść się na ADP, czyli adenozynodifosforan, cząsteczkę, która ma jedną mniej grupę fosforanową niż ATP. No i oczywiście. Anion fosforanowy, ten, który, mówiąc w cudzysłowie, od ATP odpadł. Dzieje się to wszystko z wydzieleniem energii. Zaznaczymy to sobie za pomocą błyskawicy, żebyśmy pamiętali, że ta energia jest tutaj kluczowa. Powiedzmy sobie jeszcze, ile tej energii mniej więcej jest wydzielane. Jest to około 30,5 kJ na 1 mol ATP. Oznacza to, że cząsteczka ADP, która pozostaje po rozpadzie ATP, jest związkiem, który zawiera mniej potencjalnej energii, która może być z niego wydzielona. No i teraz cała sprawa wydaje się odrobinę nielogiczna. Jeżeli ADP, jak pamiętamy może z poprzedniego filmu, jest stanem bardziej stabilnym niż ATP, dlatego że ATP zawierało jedną więcej resztę fosforanową. No i pamiętasz, że te elektrony na styku dwóch grup fosforanowych pomiędzy grupą fosforanową beta i gamma musiały wzajemnie się mówiąc w cudzysłowie tolerować, mimo że obydwa, obydwie reszty miały ładunki ujemne, utrzymanie ich w takim układzie wymagało energii. Jeżeli ADP nie ma jednej reszty fosforanowej i znajduje się w stanie bardziej stabilnym, to dlaczego ATP samo z siebie nie przechodzi właśnie do stanu ADP. Dlaczego ta reszta fosforanowa, mówiąc kolokwialnie, nie odpada sama, jeżeli to jest energetycznie bardziej stabilny stan. Odpowiedź na to pytanie jest taka, że żeby ATP w obecności wody zaczęło się rozpadać, potrzebna jest do przezwyciężenia tak zwana energia aktywacji. Żebyśmy zrozumieli doskonale, o co chodzi, narysujemy sobie wykres, który nam to szybciutko wyjaśni. Tutaj na osi pionowej będziemy mieli zmianę energii. Oznaczę ją jako delta E. Tak naprawdę to, co narysuję na tej osi, to jest tak zwana zmiana energii swobodnej gipsa. I jeżeli nie wiesz, o czym mówię, odsyłam Cię do filmów dotyczących chemii, ale to absolutnie, nawet jeżeli nie wiesz dokładnie, czym ona jest, to absolutnie nie przeszkodzi Ci w zrozumieniu tego, o czym będziemy za chwilę mówić. Tak więc to, co chcę, żebyś teraz wiedział i rozumiał, to to, że na osi pionowej będziemy rysować zmianę energii na osi poziomej natomiast będziemy mieli czas. To będzie po prostu czas przebiegu reakcji, wiadomo, że reakcja żadna nie dzieje się od razu, musi to mieć jakiś przebieg czasowy. W tym punkcie oznaczymy sobie 0. Jeżeli nasza delta E będzie poniżej zera, to oznacza zazwyczaj, że mamy do czynienia z reakcją która przebiega samoczynnie. To znaczy nic nie trzeba robić, żadnej energii z zewnątrz nie trzeba dodawać, żeby taka reakcja zaszła. I tak naprawdę reakcja rozpadu ATP w dużej mierze taką reakcją jest. Ale jak już powiedzieliśmy na samym początku, trzeba jednak tej energii dodać. I ta górka, którą widzisz w tym miejscu, zaznaczam teraz strzałką, to jest coś co nazywamy energią aktywacji. To jest coś, w co trzeba włożyć energię. Tutaj będą miały wpływ na to, co się dzieje, enzymy, o których za chwilę sobie porozmawiamy. Ale jak te enzymy uruchomią już całą sprawę, to jak widzisz, ta delta S spada poniżej zera i dalej reakcja, mówiąc w cudzysłowie, może dziać się sama. Te enzymy, które uruchamiają, mówiąc w cudzysłowie, tę reakcję, to tak jak wtedy, kiedy uruchamiamy nasz samochód. Nie możemy go tak po prostu natychmiast uruchomić i on będzie jechał. Potrzebujemy prądu, żeby w ogóle uruchomić silnik, żeby doprowadzić do rozruchu. I tak samo jest w tym przypadku. Możesz sobie wyobrażać enzymy, które doprowadzają do tego, że ta reakcja się rozpoczyna, właśnie jako taki rozrusznik. Te enzymy nazywają się ATP azami. ATPAzy nazywane są też czasem fosfohydrolazami ATP. To jest dokładnie to samo. To są enzymy, które odpowiadają za ułatwianie, przyspieszanie i umożliwianie reakcji rozpadu ATP. Pamiętasz może z naszych filmów o układzie nerwowym, że jedną z najbardziej znanych atp jest pompa sodowo-potasowa, na której działanie zużywasz bardzo dużą część tego, co każdego dnia zjadasz. No ale teraz wracając do naszej reakcji, zastanówmy się także, dlaczego jest tak, że ta. Reakcja nie dzieje się sama. Wiemy już, że sama obecność wody nie wystarcza, ale tak naprawdę dalej nie rozwikłaliśmy tego pytania, dlaczego ATP samo nie rozpada się do ADP jednej reszty fosforanowej, a właściwie anionu fosforanowego. Żeby sobie uświadomić, dlaczego tak jest, musimy się jeszcze raz przyjrzeć temu, jak wygląda nasza cząsteczka. Zaprosimy też na scenę cząsteczkę wody, która jest, jak już wiemy, niezbędna do tego, żeby zachodziła hydroliza ATP. Woda, a właściwie tlen, który w wodzie jest zawarty, ma wolne elektrony. Te wolne elektrony będą sprawiały, że ładunek takiej cząsteczki jest ujemny. Napiszemy to sobie jako minus. Pamiętamy również, że nasze reszty fosforanowe mają ładunek ujemny. To sprawia, że, żeby taka cząsteczka wody, mówiąc kolokwialnie, mogła się zbliżyć do naszych reszt fosforanowych to musi przezwyciężyć to, że te ładunki ujemne są od siebie odpychane. Do tego właśnie potrzebne są nam ATPazy, które uczynią środowisko w pobliżu reszt fosforanowych mniej ujemnie naładowanym i dzięki temu sprawią, że cząsteczka wody będzie miała tutaj łatwiejszy dostęp. To właśnie, że woda jest naładowana ujemnie, i reszty fosforanowe są ładowane, naładowane ujemnie, to jest powodem, dla którego taka hydroliza ATP nie może sama, samoczynnie zajść bez tej energii aktywacji, która jest obniżana przez obecność enzymu. Enzym, jak już wiesz, ATPA są nazywane, tych ATPaz są różne rodzaje, ma za zadanie stworzenie takiej sytuacji, w której ta energia aktywacji. Która niezbędna jest do zapoczątkowania reakcji, będzie niższa. Dzieje się to poprzez taką sytuację, że enzym sprawia, że tutaj po prostu niektóre ładunki ujemne są niwelowane, środowisko robi się bardziej dodatnio naładowane, i wtedy taka cząsteczka wody ma łatwiejszy dostęp do reszt fosforanowych i może zajść hydroliza. Po dzisiejszym filmie mam nadzieję, że będziesz wiedział, jak dochodzi do hydrolizy ATP, czym ona jest. I że jest procesem, który jest niezbędny do tego, żeby wydzielona była energia, która zawarta jest w wiązaniach między resztami fosforanowymi. Do usłyszenia następnym razem.